W jazzowym poranku dwójki na naszych polach muzyczno-rozmówniczych Iga Gańczarczyk i Aldona Kopkiewicz. Witam panie serdecznie. Dzień dobry. Porozmawiamy o premierze, która będzie miała miejsce jutro. To będzie Kram z piosenkami według Leona, na podstawie śpiewnika Leona Schillera. Tam aniołowie chyba nie pojawiają się zbyt często. No nie, raczej są to piosenki, które są to piosenki polskie, trochę już zapomniane, ale tradycyjne. Piosenki, które w jakiś sposób też uchodzą za wyraz ducha ludu. Mm-hmm. Choć tak naprawdę są to piosenki i szlacheckie, i mieszczańskie, i rzeczywiście ludowe. Jest to taki zbiór... I żołnierskie. Tak, i żołnierskie. Jest to zbiór łączący różne grupy polskie i są to piosenki raczej dość frywolne, luźne, raczej takie, w których aniołowie albo jakieś wielkie święta się nie pojawiają. Raczej są to piosenki bliskie życia, które być może dzisiaj też uchodzą za biesiadne, w tych kontekstach się pojawiają. Więc raczej nie, raczej są to takie piosenki, które i my też usiłujemy wydobyć z nich jakąś rzeczywistość dzisiejszą i rzeczywistość przeszłości, a nie aniołów i wielkie święta. Jeśli już anioły się pojawiają, to chyba raczej odrobinę, może czasami upadłe. A skoro już o tej paraleli, o której pani wspomniała, o tym kluczu do zrozumienia tych tekstów mówimy, to właśnie wprost zapytam, jaka ta paralela jest? Dlaczego dzisiaj Teatr Powszechny sięga po te może nieco rubaszne i też już, jak pani wspomniała, z przeszłości pobrzmiewające teksty? Jak je odnajduje w współczesnym kontekście? Jaki jest ten uniwersalny klucz? Jak dzisiaj one odnajdują się i co mówią o współczesności? Nie chodziło nam o takie proste uwspółcześnienie i właściwie trzeba powiedzieć, że mieliśmy duży kłopot z tym materiałem, żeby potraktować go tak serio, a nie w jakiejś konwencji, w której on do tej pory funkcjonował, właśnie jakieś też takiej piosenki biesiadnej, ludowej. Wiele tych piosenek jest o piciu, o flirtach, są jakieś zabawy mieszczan, takie tematy. Więc zainteresował nas sam śpiewnik, jako też nowy typ widowiska muzycznego, który tam jest zaprogramowany, czy był zaprojektowany przez Schillera, który nie tylko właśnie zebrał piosenki, bo on był niesamowitym reżysera, przy okazji należy wspomnieć twórcę Teatru Monumentalnego, a przy okazji również śpiewaka po prostu, artystę śpiewającego. Tak, on był niesamowitym kolekcjonerem i od dzieciństwa był osłuchany z takim repertuarem, zbierał te pieśni z 200 pieśni, które miał zebrane, ocalało tam, nie wiem, około 60. Reszta zginęła w czasie powstania i tak trochę się przyglądaliśmy temu materiałowi, co to znaczy wspólne śpiewanie tych pieśni. Więc od początku praca polegała na tym, że aktorzy dużo pracowali właśnie nad tym, żeby zespołowo śpiewać, grupowo, wspólnie te pieśni, piosenki. Później one zostały jakoś tak rozdystrybuowane na takie indywidualne też występy i szukaliśmy nowych obrazów, bo w tym śpiewniku te piosenki są uszeregowane w różnych takich cyklach, na przykład Parafiańszczyzna, Kłopoty z żołnierzami, Przedmieście, i chcieliśmy znaleźć jakieś tematy, które by to w innym kontekście pokazały. Natomiast nie wiem, czy jakieś takie właśnie proste uwspółcześnienie. Nie mówię o współcześnieniu, ale o kontekście współczesnym. Znaczy, co dzisiaj te piosenki nam, że tak powiem kolokwialnie, dają i co nam mówią i dlaczego po nie sięgać? Też nawiążę do tego, co Iga mówiła, że to właśnie dlaczego po nie sięgać i jak po nie sięgać, to był nasz podstawowy problem w pracy z tymi piosenkami, tak? Ponieważ no, Leon Schiller jest najbardziej znany jako twórca teatru ogromnego, teatru narodowego, patosu narodowego i tak dalej, i tak dalej. A tutaj okazuje się też, i to jest mniej znana strona jego działalności, że zbierał po prostu też jak typowy romantyk ludowe, proste piosenki. Miał do tego wielką słabość, ale też uważał, że to jest bardzo ważne. Jak każdy, kto na co dzień obcuje z patosem, musiał chyba odreagować frywolnym... Tak. Ale też uwielbiał śpiewać w towarzystwie, to jakby była część jego życia ważna. On sam je prezentował. Tak, sam je prezentował. Ale też było to dla niego jakieś takie, i też dla
odbiorców przez lata tego widowiska był to jakiś też wyraz, no nie wiem, narodowego ducha, powiedzmy, tak, czy jakiejś polskości. To miało coś uruchamiać, mm-hmm. właśnie jakieś wspólnotowe myślenie. A zarazem te piosenki są nieznane. To jest coś takiego, że, no nie wiem, te piosenki, które miały być czymś oczywistym, jakimś w ogóle domyślnym ustawieniem myślenia o polskiej piosence, dzisiaj są zupełnie zapomniane. I nie mogliśmy zaprezentować ich jako po prostu utworów, które wszyscy znają. Stanęliśmy więc wobec takiego pytania, co to jest w takim razie ta tradycja? Znaczy, czym te piosenki są w obrębie tradycji, skoro my ich nie znamy, a niby powinny być oczywiste? Jak w takim razie możemy je wykonywać? To nie, czy skoro są to takie piosenki właśnie frywolne, proste, takie piosenki, które powinny nam towarzyszyć na co dzień, to czy... W jakiej bliskości, w jakim dystansie do naszego życia one są dzisiaj w takim razie? Czym one byłyby dla nas? Czym jest ich wykonywanie jako piosenek polskich i narodowych, jako piosenek jakichś takich zwyczajnych i codziennych? Mhm. I to były takie pytania, z którymi chcieliśmy skonfrontować postacie czy bohaterów, których tam stworzyliśmy. Czym jest dla nich właśnie w taki bardzo osobisty też sposób śpiewanie tego rodzaju repertuaru? Czy to jest narzucone? Czy oni to lubią właściwie? Czy to im sprawia przyjemność? To były takie bardziej pytania, przez które staraliśmy się podejść tą tradycję jakby i jakoś uchwycić nasz stosunek do tego rodzaju dzieła czy twórczości, powiedzmy, ludowej. Mm-hmm. Tak. Premiera jutro w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Dzisiaj rozmawiamy z Igą Gańczaczyk, dramaturgiem i scenarzystką Aldoną Kopkiewicz, a premiera Kramu z piosenkami miała miejsce w 1945 roku, potem w 1949 Schiller wystawiał to po raz kolejny. Wtedy jeden z recenzentów zarzucał mu, oczywiście komplementując szereg elementów tego przedstawienia, że nie zawsze kontekst ideowo-społeczny i wychowawczy jest właściwy. Jaki jest ten głos ludu? Bo reżyser tego spektaklu powiedział, że jest to swego rodzaju prowokacja. Co jest prowokującego w tych tekstach? Często rubasznych, czasem nieco szowinistycznych. Mhm. No to był właśnie, szukaliśmy czegoś takiego, co może prowokacja to jest duże słowo, ale jakiś taki charakter wywrotowy tego materiału, coś takiego, co właśnie ta ludowość tam wyciąga, co się nie mieści w takim oficjalnym jakimś, nie wiem, kanonie pieśniarstwa, można powiedzieć, właśnie narodowego, bo tutaj tak jak mówimy ludowe, prawda, to mm-hmm. są też, to było takie widowisko historyczno-obyczajowe, to są, tak jak Aldona mówiła, piosenki z różnych czasów i one są, tutaj jakby ta prowokacja, to tak rozumiem, że ona po części dotyczy samego widowiska muzycznego, jakby takich oczekiwań Aha. wobec takiego widowiska wodewilowego, musicalowego, że przychodzimy na Kram z piosenkami i co sobie wyobrażamy pod tym hasłem. To jest ten Kram z piosenkami Schillera, to jest około 50 piosenek, my zaprezentujemy około 25, czyli połowę. Mhm. Natomiast staraliśmy się zarówno dotykać treści tych piosenek, bo one są właściwie monotonne w melodii, właśnie w takim prostym śpiewaniu i też Schiller na to zwraca uwagę, że te piosenki znoszą jakiś taki podział między właśnie sceną a widownią, bo tu nie ma jakby tego problemu jakiejś erudycji, tylko właśnie sama melodia, samo śpiewanie tworzy jakiś taki pomost. I teraz dla nas to jest pytanie o to, czy to jest wspólne, czy to jest właśnie jakby, co to znaczy, że my to teraz wystawiamy w teatrze. Taki gest w stronę widza, że zapraszamy widza do jakiegoś wspólnego słuchania tych piosenek. Więc tutaj nie ma jednej strategii. Jest kilka obrazów i właściwie każdy z tych obrazów próbuje trochę inaczej się do tego materiału ustosunkować. Mhm. Więc bardziej, myślę, zadajemy pytania, niż mamy jakąś gotową odpowiedź. Teatr... Myślę też, że jakąś
prowokacją, którą mogliśmy zrobić i mam nadzieję, że nam udało się zrobić, było takie podejście do tego materiału, żeby nie robić łatwej prowokacji, bo to można było zrobić, tak? Te piosenki z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć, że są często seksistowskie, że są dosyć brutalne, że afirmują pijaństwo, jak to takie sarmackie piosenki, powiedzmy, szlacheckie. Polowanie. Więc można było, tak, polowanie. Więc można to było bardzo łatwo obśmiać, bardzo łatwo skrytykować. To nie był żaden problem, żeby zrobić tego rodzaju spektakl, ale staraliśmy się uznać, naszym punktem wyjścia było takie myślenie, że jeśli chcemy w ogóle zrobić sensowny spektakl i jakoś i zrobić w ogóle spektakl z tego przedstawienia, to musimy po trosze polubić ten materiał i go szanować. Więc należało jednak z jakimś szacunkiem i sympatią po prostu odnieść się do tych piosenek. Ale też nie bezkrytycznie, więc prowokacją może być też to dla różnorodnej widowni, że mamy bardzo przez cały ten spektakl niejednoznaczny stosunek do tych piosenek i pokazujemy różne odcienie i gramy na różne sposoby i z widownią, i z samymi konwencjami prezentowania tego rodzaju utworów i właśnie w ogóle z konwencją teatralną. I tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówiła Iga, nie ma tu jednej strategii. Co chwilę są jakieś takie nowe odsłony tego, co z tym można, co z tym materiałem można zrobić i jak się przy jego pomocy jakoś komunikować, albo jaką on przyjemność, albo nieprzyjemność nam, tak powiem, daje. Premiera jutro, gorący okres przedpremierowy. Jak panie ten okres przeżywają? No, dużo kawy, mało snu. To jest najciekawszy moment, bo się wszystkie te elementy schodzą ze sobą i dopiero teraz odkrywamy pewne rzeczy, jak różne właśnie te tarcia tam się pojawiają między kolejnymi obrazami. Bardzo jestem zawsze ciekaw, czy to jest więcej nerwów i czy dużo krzyku jest w takich momentach tuż przed premierą. Nie może być dużo krzyku, bo aktorzy dużo śpiewają. No właśnie. Pamiętajmy, że to spektakl muzyczny, przygotowanie wokalne i aranżacja Weronika Krówka, reżyseria Cezary Tomaszewski, Teatr Powszechny w Warszawie, premiera już jutro. Ja zapraszam państwa na ten spektakl. Dzisiaj w jazzowym poranku dwójki odwiedziły nas dramaturg Iga Gańczarczyk i scenarzystka Aldona Kopkiewicz. Bardzo paniom dziękuję za tę wizytę. Dziękujemy. Jeszcze raz zapraszam państwa do teatru.